Nie, no było dramatycznie ciężko. Pewien szacunek dla kolegów, którzy z przodu jechali. Nam się jeszcze nie udało takiego tempa złapać. Muszę jeszcze tym samochodem poćwiczyć, mimo że mi się miejscami bardzo dobrze jechało. Ale niestety czasów nie robiliśmy najlepszych. Ekstremalne warunki. To miał być rajd zimowy, a był po prostu rajd w błocie. No ale no trzeba jechać w takich warunkach. Jak się czujesz po tych pierwszych kilometrach w Fabii? Ja się w Fabii genialnie czułem po pierwszych kilometrach, ale na suchy. Nie ma co mówić, jeżdżę od 20 lat i nie miałem zamiaru po prostu grzmotnąć na dzień dobry, więc tak bawiłem się, uczyłem, regulowałem różne zawieszenia. Pod koniec już było lepiej, ale też jak próbowałem coś za szybko pojechać, to znowu gdzieś tam ugrzęzłem. Więc chciałbym zapomnieć o tym rajdzie, bo nie jest to jakieś wymarzone miejsce i się przygotować dobrze do następnych. Brakuje mi trochę do chłopaków, ale mamy pakę w tym roku taką, że wejście do piątki naprawdę jest ciężkie.